Cześć, tutaj Leszek, prowadzę blog Elektryczny Dom. Co zrobić, jeżeli nie ma trzeciej ręki? Co to jest trzecia ręka? To jest takie urządzonko, tutaj widzicie, o, ze skłem powiększającym, które ma krokodylki do podtrzymywania jakichś elementów. Możemy patrzeć tutaj w powiększeniu. O, no i przydatne jest, dajmy na to, widzicie, tutaj mam kawałek taśmy przy lutowaniu. O, tu sobie lutuję, tu mam cynę, nic mi się nie rusza. To jest taka trzecia ręka. No czasami tego nie mamy. Polecam to, żeby kupić, bo kosztuje to kilkanaście złotych. Tutaj jedna uwaga jeszcze przy okazji, jak jestem. Ta trzecia ręka, tutaj krokodylki się ruszają. Trzeba co zrobić? Tutaj w tym miejscu owinęłem to drutem miedzianym, zalałem żywicą. Zobaczcie, o, tutaj zalałem to żywicą. Teraz krokodylki, to jest wiadomo chińska produkcja, teraz te krokodylki się już nie ruszają, nie obkręcają i na dłużej to posłuży, dlatego proponuję to zrobić. No ale co w takim wypadku, jak nie ma tej trzeciej ręki i próbujemy przytrzymać jakiś kawałek krótszy tej taśmy, no dajmy na to taki kawałek. W tym wypadku bierzemy sobie jakieś kombinerki, no ja mam tutaj stare jakieś takie płaskoszczypy czy kombinerki, ja mam tu okrągłe. Bierzemy sobie w tym wypadku, dajmy na to, tu mam taśmę czy jakiś inny element. Bierzemy kawałek gumki recepturki. Owijamy to oczywiście z tyłu. Zobaczcie. O. I już teraz ten element nam się nie rusza. No na pewno nie jest to rozwiązanie dogodne, trzeba to ustawić, ale już mamy jakąś możliwość lutowania lub przytrzymania, czyli dajemy gumkę. Tu jeszcze inny przykład jest, już dałem gumkę, element elektroniczny, gdyby on był tak, o, luzem, wylutowywałbym coś, czy podlutowywał, to zobaczcie, by mi się tu raczej, o tak, jakoś, nie wiem, co bym robił, ruszało. A w tym wypadku mam kombinerki, z tyłu gumka, recepturka. Zobaczcie. O, w wolnym miejscu chwytam, ustawiam. O, i jest to jakaś alternatywa. Czyli zamiast trzeciej ręki możemy zastosować z powodzeniem kombinerki z gumką, recepturką z tyłu, żeby nam przytrzymywało element, lub jakieś płaskoszczypy, lub tu okrągłe, też z gumką, żeby nam przytrzymywało dane drobne elementy.